albo wymłócić. I wyjeżdża o tej porze? Ja znam takie sytuacje, ale my wyjeżdżamy tylko po to, żeby kombajn nie przeszkadzał w garażu. Także witam w nowym odcinku. Wieziemy materiał siewny do siewnika i siejemy dalej dzisiaj. Może dzisiaj skończymy z tą pszenicą. Szybki przeskok do Wojciecha, u którego jest testowana 8280, nowy model. Deutzfahrer, nowa seria Deutzfahrer tak naprawdę, z jego pługiem. Wojciecha akurat nie ma, ale panowie jeszcze zaczynają orkę. Powiem wam, że trochę już jeżdżę z tą nawigacją, tym klasem Arionem w gospodarstwie, w którym pomagam. I Topcon naprawdę, naprawdę mi się spodobał, robi robotę. No jest na RTK, czyli sianie tutaj co do tak naprawdę 2-5 cm jesteśmy w stanie dokładność osiągnąć. Do tego takie rozwiązania jak to, że na przykład mogę sobie dzięki RTK zrobić najpierw ścieżki na polu. Widzicie, że ścieżki mam już zrobione, tutaj ziemia wyschła, nawet nie widać, ale są przejechane i nie muszę już wysiadać ciągnika, zasuwać tych zasłów od odpowiednich rurek, ścieżek, tylko mam już po prostu objechane pole i to mi się na pewno nie przesunie i to jest ważne, że to mi się nie przesunie. Ale takie rozwiązania nawet jak proponowanie ścieżki, jak dojadę do końca pola, to na pewno zaproponuje mi ścieżkę poprzeczniakową, czy chce się przełączyć. To jest bardzo fajne. Ja mam tutaj bardzo takie pole, no że tak powiem, niekształtne, no może nie, są niby w prostokącie, ale są przeszkody, bo jest jakiś kanał, jedna część jest dłuższa, druga krótsza i dzięki temu narobiłem sobie mnóstwo różnych ścieżek o różnych nazwach, no i różne po prostu wykorzystuję na tym polu i szybko można się przełączyć, bo dojadę do pola, przełączę jednym przyciśnięciem na ścieżkę, przy której jestem, przy której wcześniej ją wyznaczałem. No i robię poprzecznia, tak? Także mogę jeździć sobie w kółko na przykład pola i szybko się przełączam pomiędzy ścieżkami. Dojeżdżam teraz. O, widzicie, tutaj mam zaznaczoną w ogóle poprzeczniakową, sobie zrobiłem taki przejazd na sucho, gdzie wyznaczyłem sobie miejsce, w którym po prostu kończę siew, żeby później gdzieś tam nierówno nie robić tego, czy też za dużo nie robić poprzeczniaka, nie jeździć jedno po drugim, nie robić nakładek. To sobie na mapce zrobiłem na zielono, że niby jest zasiane, ale tak naprawdę nie jest, ale przynajmniej wiem, czy jest noc, czy jest dzień, czy słabiej widać, czy gorzej. Wiem, że w tym miejscu muszę podnieść i później będę miał równy poprzeczniak składający się z iluś tam przejazdów siewnikiem, bo to też sobie policzyłem. Zrobiłem sobie jakby ścieżkę taką wzdłuż tutaj kanału, która jest tą wyznaczającą. Przejechałem kilka ścieżek dalej, zaznaczyłem sobie, że do tego miejsca dojeżdżam. No i do tego miejsca po prostu działam, unoszę siewnik i później będę miał równo. Także przejeżdżam sobie teraz do tej ścieżki, którą mi wygodnie tak naprawdę. Widzę, że tutaj miałem robioną ze ścieżkami technologicznymi, więc sobie przy niej zajadę. Włączę sobie już kierowanie. Powoli sobie będę opuszczał agregat. No i jeszcze na hydropaku siewnik. I już mam sprzęt opuszczony. Mogę sobie śmigać. Nie przejmuję się kierowaniem. O, i tutaj już mi maluje kolejną linię, że kolejną linię sieję. Nie mam na tym polu zaznaczonych granic pola, a mógłbym to zrobić.
lecz na szybko zaczynałem, po prostu nie objechałem tego pola. No też jest specyficzne to pole, różne odmiany tutaj siejemy, także to wszystko zebrało się na to, że po prostu tych granic nie zrobiłem. Ale to co zamalowane, to co objechałem, pokazuje mi obrobiony obszar, 12 ponad hektarów już zasiałem. Miałbym granicę, miałbym również czas do końca, tak go nie ma, ale średnia wydajność 2,88 hektara na godzinę mi się udaje osiągnąć. Teraz jeszcze troszeczkę wolniej, żeby z wami porozmawiać, ale około tych 10 na godzinę, 8-10 jeżdżę i tak to wychodzi. Zobaczcie, tutaj mam obszar, jaki posiałem. Widzicie, tutaj mam kanał, jeszcze ten poprzeczniak nie zrobiony. No ale tak wygląda to pole tak naprawdę. Nie jest obrysowane granicą, ale możecie sobie zobaczyć, ile jest zasiane, w jaki sposób jest zasiane. Tutaj zabudowania, tutaj takie wcięcie. Uruchamia drona, przy okazji wbijajcie na jego kanał, Kujawy na roli, zostawiam wam pod filmem link do jego kanału. I co, zanim odpali drona, to powiem wam, że na początku jazda z tą nawigacją to tak na dwa razy, jak nie umiało się jeszcze dobrze obsługiwać, nie wierzyło się jej, to jeździło się na przykład miejsce przy miejscu. Teraz na tyle już znam ten system, że no nie obawiam się, że jednego dnia powiedzmy zrobię sobie ścieżki na całym polu. Wiem, że tego dnia nie ogarnę zasiać wszystkiego, ale drugiego przyjadę, wstrzymam sobie zadanie, następnego dnia sobie wznowię zadanie, wszelkie malowania, rozstaw ścieżek, wszystko mi wróci i pracuję sobie dalej. Myślę, że na spokojnie można ufać temu urządzeniu. Wiadomo, że jest to tylko elektronika i zawsze może zawieść, ale no też zawsze możemy złapać za kierownicę i sami zadziałać. Choć tutaj no naprawdę, jeżeli mamy ten system, no to nawet poprzeczniaki, no nawet poprzeczniaki robię linię i jadę na prowadzeniu, bo chcę mieć je równe, chcę mieć linię prostą. Oczywiście krzywe też można wyznaczać, no nie każdy ma pola równe. I tutaj też miałem łuki, używałem po prostu nagrywania linii krzywej, która jest odwzorowywana później w każdym przejeździe. To też jest ok, to też działa, ale no jednak ta niedoskonałość ludzka jest nagrana i ten przejazd krzywy jest powielany, a jeśli można wyznaczyć punkt A, punkt B i mieć prostą, no to to jest najpiękniejsze i to najfajniej wygląda i to po prostu mi się później podoba, przejeżdżając koło tego pola zawsze będę spoglądał i patrzył, że tak prościutko jest posiane. Wjeżdżam sobie w kolejną ścieżkę. Ciach. Opuszczamy hydropak i lecimy. Kończę to pole i teraz od drugiej strony, żeby mieć ścieżkę odpowiednio pod opryskiwacz, zacznę sobie, nie kończąc od tamtej strony do granicy, tylko zacznę sobie kawałek do pierwszej ścieżki od tej strony i wyznaczę sobie krzywą, bo nie jest tutaj prosta ta miedza, więc dodatkową ścieżkę sobie prowadzę krzywą, no i wyznaczam punkt A, z którego będę ruszał, na końcu oczywiście kliknę punkt B, także ruszamy. Widać, że nagrywa mi się linia, którą jadę. Mogę w danym momencie wstrzymać sobie nagrywanie tej krzywej i jakby od kliknięcia tego wstrzymania do kliknięcia wyznaczy mi linię prostą, czyli jakbym miał na tej krzywej odcinek prosty, to mogę sobie to kliknąć i wtedy będzie mnie prosto prowadzić. No ale ja tutaj pojadę do końca chyba na krzywej, chociaż ten kawałek mogę wam zademonstrować. Klikam stop. Teraz rysuje się linia przerywana.
pojedziemy sobie kawałek, w sumie dłuższy kawałek. Mamy sobie C3, wszystko ładnie idzie, nic nam się nie ciągnie. Wiadomo, jak to bywa od granicy. Dobra, i przyciskam z powrotem, żeby rysowało mi znów ciągłą, żebym na pewno do samej granicy dosiał i nie zrobił żadnych omijaków. Okej, okay, mam dojechane. Podniosę sobie, ale też już robię B. Teraz nazwę sobie jako krzywa. Zawsze sobie w nazwie piszę, czy to jest krzywa, czy prosta, żeby później wiedzieć, o co w tej ścieżce chodzi. Krzywa od granicy Brześcia. Od której strony, po prostu, żebym wiedział, która ta granica jest opisywana. Ok, i już możemy sobie przejść. Tutaj mam jakąś inną przy kanale, od osiedla, za kanałem, od stoga nazwałem, od granicy Brześcia. I to jest ta, z której teraz będę korzystał. Drugi przejazd jeszcze bez ścieżki. Trzeci przejazd już będzie ze ścieżką, ponieważ belka, którą będę tutaj tryskał, 15-metrową. Dobra, musimy tutaj tak wyjechać, żeby jak najmniej nagnieść. Już sobie kliknę prowadzenie. Ustawi mnie ładnie na wstecznym przy tej ścieżce. Wyskoczę jeszcze na moment zobaczyć, czy jest ziarno. No, zrobiło się krucho. A w tamtą stronę jeszcze dojedziemy. No i dobra, lecimy na prowadzeniu ze ścieżką krzywą. Nie włączyłem, widzicie, malowania na tym odcinku, a mogłem to włączyć ręcznie. Mam tak ustawione, że włącza mi się malowanie wtedy, kiedy włączam prowadzenie. Można tutaj podłączyć stycznik, taką krańcówkę, która będzie wyczuwać, kiedy mamy podniesiony podnośnik lub opuszczony. I myślę, że to jest najlepsza opcja, jeżeli chcemy mieć prawidłowo zamalowane, w którym danym momencie już pracujemy, to by było najlepsze. No bo tutaj włączanie prowadzenia często wygląda tak, że przed opuszczaniem zestawu już sobie włączam prowadzenie, żeby mnie naprowadziło na ścieżkę. Nie maluję jadąc do tyłu, więc to też jest plus, bo ustawiając się właśnie jadąc do tyłu, no nie maluję, nie liczę tej powierzchni, ale już gdy doszedłem do wprawy i celuję w ścieżkę, widząc na ekranie, wjeżdżam odpowiednio w tą ścieżkę i włączam wcześniej prowadzenie, no tak po prostu, żeby mi się dobrze ustawił siewnik, no to wychodzą później takie malowidła na końcu pola. Proszę bardzo, o, to są te malowidła, gdzie włączałem wcześniej, a siałem tak naprawdę dopiero dalej. No ale to jest jakby dodatkowe coś, co możemy mieć i co może działać lepiej. Kwestia doposażenia. I siejemy. Teraz patrzcie, mamy łuk. Teraz kierownica będzie musiała zadziałać. Sieje się tak, jak powinno. I mamy podobne tutaj dokładności, jeśli chodzi o jazdę po krzywym czy po prostym.